Cieszę się, że jestem tu dzisiaj z wami, a jestem dlatego, że zostałem zaproszony przez waszych drogich, kochanych wam współwyznawców, członków tego zboru, siostrę Janinę i brata Franciszka. Dlatego, że oni właśnie dzisiaj, w tym dzisiaj dokładnie, tak, dokładnie tak się złożyło, że przeżywają piękny jubileusz. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. To się nazywają złote gody. Prawda? Jak coś jest złotego, to jest fajnego. Przynajmniej dla oczu człowieka to tak jest. I wydaje mi się, że dzisiejsza uroczystość jest taką fajną refleksją, nie tylko dla nich, ale i dla nas, ludzi żyjących na tej ziemi, którzy myślimy o tym, jak wyglądają związki małżeńskie, o tym, jak te związki tworzymy. Każdy człowiek, który zawiera związek małżeński, chce, aby ten związek był najszczęśliwszy. I wydaje mi się, że właśnie to jest dar Boży dla nas, że możemy tworzyć takie związki i że one trwają i trwają i trwają. Coś więcej wam na ten temat powiem później w refleksji biblijnej. Zastanawiałem się też, ile jest osób, które mają już większy staż niż oni w małżeństwie na tej sali. Jest ktoś, kto ma więcej niż 50 lat? A, są tu obok. Siostra podniosła rękę. Mogę zapytać, ile? Za 3 miesiące będzie 60. Wow, wow. Pamiętajcie o tym, żeby również była uroczystość taka. To jest fascynujące, kiedy ludzie przez Bożą łaskę są z sobą i trwają i cieszą się tym. Nie chcę ją pytać, czy jest radosna, bo już po twarzy widzę, że jest szczęśliwą osobą, więc myślę, że tak jest. A jest ktoś na tej sali, kto jest dopiero rok po ślubie? Zauważcie, czyli raczkują w tym wszystkim. Tak, przed wami pomyślcie sobie 50 lat, jak świat będzie istniał. Marzycie o tym? No to o to właśnie chodzi. Widzicie, kiedy ludzie zawierają związek, powinni marzyć o tym, żeby ten związek trwał i trwał, i żeby się nigdy nie kończył. Kiedy dzisiaj jesteśmy razem, będziemy mieli okazję, aby modlić się o to, że Bóg dał, dziękować Bogu za to, że Bóg dał im tak cudowny czas, ale będziemy też chcieli prosić Boga o to, aby błogosławił. Będę chciała, aby również dzisiaj małżeństwa, które chciałyby uczestniczyć w tej modlitwie, aby podeszły tu później do przodu, bliżej stanęły, abym mógł się modlić też za was, aby Bóg dał wam siłę i miłość, abyście mogli trwać w swoich związkach. Będą mogli też podejść ci, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, a jeszcze nie umieją decyzji podjąć. Ważne jest, abyśmy się umieli wspierać w tym względzie. Jednak teraz wracając już do nich, a więc do naszych jubilatów dzisiaj, siostry Janiny i brata Franciszka Ganczarczyków, cieszę się, że jesteście. I kiedy nieraz bywałem w waszym domu i znałem waszą rodzinę, i to muszę powiedzieć, od wielu, wielu lat uczestniczyłem w różnych uroczystościach, również mamusi, której już nie ma, ale i całej waszej rodziny. I dzisiaj cieszę się, że przybyliście na to miejsce z takim zamiarem, aby złożyć Bogu podziękowanie. Obiecałem im, że zrobię z nimi krótki wywiad. Nawet próbowałem z nimi wcześniej o tym rozmawiać i zadawałem im niektóre pytania. I powiem wam, że jedna odpowiedź, na którą mi już wcześniej odpowiedzieli, a chciałbym, żebyście ją usłyszeli, była dla mnie zaskakująca. Nie powiem wam w tej chwili, która. Postawię im 3 pytania, a może jakieś dodatkowe przyjdą. Ale jedna była zaskakująca dla mnie. Pierwsze pytanie, które chciałem im postawić, to pytanie, dlaczego w ogóle zawarli związek małżeński? Dlaczego ludzie zawierają związek małżeński? Okej. Okay. A wy dlaczego zawarliście związek małżeński? Pierwszym czynnikiem po spotkaniu jest miłość, co znaczy, która się później rozwija, aż dochodzi do tego. Amen, no pięknie. Widzicie, bo być razem można, ale czy zawsze to być razem daje nam tyle radości? No znakomicie, a więc wiemy już, że
Dlatego, bo chcieli być razem, a brat dodał, bo była miłość. No to w takim razie zadam wam jeszcze może kolejne pytanie. Powiedzcie w takim razie przed wszystkimi, bo przeżyliście 50 lat. Czy w ogóle w waszym związku były jakieś problemy? Tak czy nie? Krótka odpowiedź na teraz. Tak. Widzicie, bo na tej ziemi trudno sobie wyobrazić związek, biorąc pod uwagę naturę człowieka, żeby nie było różnego rodzaju problemów. One mogą być większe albo i mniejsze. Mogą niszczyć związek, ale mogą też konstruktywnie, twórczo wpływać na związek. Problemy są Bożym sposobem, aby kształtować charakter człowieka. Więc problemy to rzecz oczywista na tej ziemi. A teraz powiedzcie mi taką rzecz. Czy gdy przychodziły problemy, to one was raczej właśnie zniechęcały, dołowały, czy raczej powodowały wyzwanie, żeby go rozwiązać? Jak reagowaliście na problemy? One nas mobilizowały. A jakiś przykład? Po prostu, jeżeli jest jakiś problem, na naszą receptą to było nie zamykać się, tylko rozmawiać o nim. I dochodzić do jakiego konsensusu. A takim uwieńczeniem zawsze była modlitwa. Bo wiadomo, różnica zdań, jest są emocje, ale oczywiście jak są rozmowy i potem jest takie, no, modlitwa przede wszystkim doprowadza też do zgody, prawda? I to jest podstawowa sprawa, że wszystko się zrobi na kolanach. Dziękuję uprzejmie. Wiecie, co w tej wypowiedzi jest interesującego? Że zauważyłem, że oni w swoim życiu podjęli taką decyzję. Oni powiedzieli o tym, ale ja zauważyłem, że gdy przyjdą problemy, to problemy nie spowodują tego, że będą myśleli o czym. Rozejdźmy się, prawda? Widzicie, to jest jedno wielkie wyzwanie. Ludzie, którzy zawierają związek, gdy nie postawią sobie takiej świadomości w swoim umyśle, takiego przekonania, że my mamy świadomość różnych sytuacji, które przyjdą, ale my zakładamy, że my będziemy te problemy rozwiązywać, a nie poddawać się. No znakomicie, dziękujemy wam za to, że dzisiaj możecie być przykładem po 50 latach, że was problemy nie przemogły do tego stanu, że nie jesteście sobą, ale jesteście. Proszę bardzo, jeszcze masz. Chciałam dodać, że w naszym związku nigdy słońce nie zachodziło na zagniewanie. A, amen. Trwało czasem kwadrans, pół godziny i była zgoda. Dziękuję serdecznie, powiem wam, że to jest bardzo głęboka myśl, biblijna przecież, ale bardzo głęboka, kiedy ludzie o tym mówią, że w naszym związku nie zachodziło słońce na rozgniewanie, to powiem wam, że jestem pełen uznania i muszę schylić głowę i powiedzieć, no to jestem zdumiony, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, wiem, że tak działa Duch Święty na serce człowieka. I właśnie dzięki Bożej mocy i łasce tak się dzieje. Zadam wam jeszcze jedno pytanie. Gdybyście dzisiaj mieli ludziom obecnym na tej sali dać jakąś radę, jedną najcenniejszą radę z waszego związku, co byście powiedzieli? Jest coś takiego? Proszę bardzo. Rozwiązywać problemy z Bogiem. Amen. Dziękuję. Czyli zauważcie, że akurat ich związek, możemy zauważyć, był bardzo blisko związany z Bogiem, skoro taka rada została tu wyrażona. No i nie dziwmy się temu, ponieważ związki, te dobre związki ludzi wierzących zazwyczaj są związane z Bogiem. Życzymy wam zatem już teraz, aby Bóg dalej wam błogosławił. Będziemy mieli taki czas, kiedy będziemy składać im życzenia, będziemy się modlić, a także będziecie mogli indywidualnie podejść do nich. Pozwólcie jednak, że w tej chwili, zanim dojdziemy do tego momentu życzeń, kwiatów, również modlitwy, podzielę się z wami refleksją. Właśnie ta pierwsza odpowiedź, bo siostra mi powiedziała tak, no co to za pytanie? Takie banalne pytanie, to pierwsze pytanie. Dlaczego zawarliście związek małżeński? Ja mówię, no jak banalne pytanie? Przecież dla mnie to było bardzo istotne. No i to jest takie oczywiste. To była miłość. Przez telefon, kiedy rozmawiałem. I właśnie to spowodowało, że zacząłem myśleć nad tym. I dzisiaj tą refleksję, którą chcę wam przekazać, zatytułowałem Pokonani przez miłość. Pokonani przez miłość.
miłość. Pozwolić temu, aby miłość pokonała nas, aby właśnie miłość zaczęła rządzić w związkach, w relacjach międzyludzkich. Pozwolę sobie dzisiaj, postaram się krótko, ale pozwolę sobie dzisiaj pokazać wam, co to znaczy być pokonanym przez miłość w związku. Jaki to ma wpływ? Jak wygląda życie, którzy poddają się tej miłości? A później powiem wam, dlaczego tak jest. Co w sobie ma miłość takiego szczególnego, że gdy się jej poddajemy, to właśnie możemy tworzyć życie, które nam się nawet nie wyobraża. Nawet nam się nie marzy o tym, że ono może być takie. Pokonani przez miłość. Postawcie sobie już teraz pytanie, czy jako ludzie jesteście pokonani przez miłość? Czy miłość ma taki przystęp do nas, że ona zawsze zwycięża? Czy ona powoduje, że w sytuacjach różnych, że właśnie ona jest tą, która pokonuje nasze umysły, nasze emocje, nasze różnego rodzaju pragnienia, nasze ego, bycie tym, kim ja jestem? Bo właśnie na tym polega pokonywanie przez miłość. Pozwólcie, że teraz przez kilka chwil podam wam takich 7 myśli, które są zapisane w tej najcudowniejszej księdze opisującej miłość. A jak was zapytam, która to księga, to co powiecie? Pismo Święte. A, ja wiem, ale w piśmie jest wiele ksiąg, więc która to ta z Pisma Świętego? Wow, no znakomicie. To jest właśnie Pieśń nad Pieśniami. Zauważyłem, że nierzadko, że bardzo dość rzadko sięgamy do tej księgi, ale ta księga ma właśnie różnego rodzaju takie obrazy pokazujące nam, w jaki sposób ludzie, którzy są pokonani przez miłość, żyją. Bo to jest księga miłości, bo ta miłość jest adarowana, bo ta miłość powoduje, że ludzie zaczynają z niej korzystać i to, jak to mówią, pełną parą. Proszę bardzo, ktoś chciał powiedzieć coś? A, bardzo proszę, oczywiście, proszę bardzo. Wiara, nadzieja i miłość. A. Największa jest miłość. Chwała Bogu, niech to będzie. Zatem wydaje mi się, że to, co będę mówił, będzie chyba zrozumiałe przez nich, ale chyba przez większość również obecnych na tej sali. Pierwsza myśl, która rodzi się, kiedy pojawia się miłość w życiu. Wiecie, co to jest? Ludzie jeszcze nie zawarli związku małżeńskiego, ale spotykają się. I coś, co się rodzi wtedy, kiedy ludzie spotykają się z sobą, to zaczyna pojawiać się coś takiego, co daje im satysfakcję. Radość się pojawia. Zauważyliście, że pierwszą taką rzeczą, która rodzi się w związku jeszcze nie małżeńskim, w narzeczeńskim, to jest taka radość z przebywania z sobą, prawda? Ludzie pragną być sobą, chcą być sobą, marzą o tym i nawet kiedy się rozstają, nawet na krótki czas, to tęsknią za tym, prawda? Zauważcie, pierwszym elementem, który rodzi się zatem, kiedy miłość dociera do serca, to jest radość i tęsknota. Ja nieraz przy tej okazji wspominam i bardzo mi się to podoba, że kiedy patrzę na moją żonę, to mi się to bardzo podoba, kiedy ja nieraz wyjeżdżam, nawet na krótki czas, ona nieraz wysyła do mnie SMS-a albo dzwoni do mnie i pyta się mnie o jedną rzecz. Tęsknisz już? Widzicie? Bo miłość powoduje właśnie taką, a nie inną reakcję. Zatem, gdy my jako ludzie zawieramy związki, łączymy się w związki, to pierwsze pytanie, które musimy postawić sobie, czy miłość nas pokonuje, to jest to, czy mamy radość z tego związku. Czy mamy radość ze związku, bez względu na upływające lata, czy mamy radość i czy rodzi się tęsknota, czy kiedy mąż albo żona wyjeżdża, czy ja w ogóle tęsknię, a być może nieraz ja słyszę takie uwagi, o, jak dobrze, że on, ona wyjechali, prawda, zauważyliście? O, odpocznę sobie. Ileż to razy ja słyszę takie uwagi. Zawsze traktuję je z przymrużeniem oka, bo wydaje mi się, że to jest tylko coś, co nie do końca powinienem właściwie przyjmować do swojego serca. Bo myślę, że gdzieś tak naprawdę, gdy upływa czas, to ta tęsknota się pojawia. Wiem, że są związki, które już przestały tęsknić za sobą. Wiem, że relacje ludzkie czasami się rozchodzą. Ale powiem wam, jeśli miłość zaczyna pokonywać nas, to nawet kiedy ta radość zanika, można na nowo przez łaskę Bożą spowodować i ożywić.
To jest pierwszy element właśnie życia, które powoduje, że jesteśmy pokonani przez miłość. Po drugie, jest coś takiego, że kiedy ludzie się kochają, kiedy ludzie pozwalają, aby miłość rozwijała się w nich, to jest adoracja. Adoracja piękna drugiej osoby. Adoracja piękna. Wiecie, to nie jest problem, kiedy ludzie spotykają się jako młodzi i kiedy zaczynają z sobą rozmawiać i kiedy przebywają z sobą. Prowadzę seminaria przedmałżeńskie i jeszcze nie zdarzyło mi się na pytanie, które jest postawione w tym seminarium, a pytanie brzmi tak, czy partner, to obojętnie czy kobieta, czy mężczyzna, jest dla ciebie atrakcyjny i czy ci się podoba? Zawsze, zawsze odpowiedź jest tak. Nie zdarzyło mi się, żeby ludzie, którzy zdecydowali się zawrzeć związek małżeński, mówili o sobie, że się nie podobają sobie. Że się nie podobają, że jest coś, co mi się nie podoba. I tu chodzi nie tylko o wygląd zewnętrzny, ale o intelektualny wygląd, o piękno umysłu, o piękno myśli, o piękno ducha, który jest wewnątrz. Bo widzicie, Bóg stworzył nas takimi, że piękno, które tworzymy, to my jesteśmy. Nie tylko przy wyglądzie, ale w całej jednostce. Dlatego ludzie, gdy poszukują się, gdy nie umieją fascynować się głębią człowieka, a tylko wyglądem zewnętrznym, często szybko skończą te związki, dlatego że nie było nic więcej. Dlatego między innymi właśnie zauważcie, że w tej Księdze Pieśni nad Pieśniami jest napisane w pierwszym rozdziale, wierszu 15, jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna, jakże jesteś piękny. Widzicie, adoracja piękna drugiego partnera powoduje, że miłość, są właściwe warunki do dobrego rozwoju miłości. Ja nie chcę ich teraz pytać, czy dalej się podobają sobie, ale oni dzisiaj ślicznie wyglądają i przypuszczam, że ich odpowiedź byłaby tak. Wiecie, kiedy nieraz byłem w ich domu, nieraz rozmawialiśmy o różnych rzeczach, dostrzegałem u nich taką, jak to powiedzieć, taką subtelną więź, która powodowała, że im było dobrze z sobą. Gdy opuszczałem ich dom, miałem taką świadomość. Drugi element, bardzo ważny, adoracja piękna partnera. Jeśli ludzie, gdy przemija czas i mijają lata i tygodnie i miesiące, nie umieją powiedzieć sobie, podobasz mi się taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Wiecie, zatracają coś, co powoduje zniechęcenie. Ludzie chcą wiedzieć o tym, jacy są w oczach drugiego partnera. Potrzebują tego, a szczególnie potrzebują tego kobiety. Muszą to wiedzieć, bo one są tak stworzone, są jak kwiat w związku. Bóg tak to stworzył i dlatego one chcą wiedzieć, że partner dalej ich akceptuje takimi, jakimi są. Urodę, ich wnętrze, ich duchowość. Pomyślcie nad tym. Czy miłość zwycięża? Czy jesteśmy pokonani przez miłość, kiedy myślimy o drugim partnerze? I czy umiemy powiedzieć mu, że dalej jest dla mnie atrakcyjny? Po trzecie, co powoduje miłość? Miłość powoduje, że w związku czujemy się bezpieczni, że w związku czujemy się w pełni akceptowalni. To jest właśnie chodzenie z Bogiem. Wiecie, chodzenie w miłości. Kiedy miłość nas pokonuje, to po prostu nie ma nic lepszego, jak to i zazwyczaj dzieje się to, kiedy młodzi ludzie zawierają związek małżeński. Oni, kiedy jeszcze byli w narzeczeństwie, to jeszcze byli niepewni pewnych rzeczy, prawda? A może coś się zmieni, może coś nie wyjdzie. Ale kiedy zawierają związek małżeński, to miłość, którą mają, powoduje, że odczuwają bezpieczeństwo życia. To jest taki komfort, że ja mam kogoś, do kogo mogę przyjść, mogę porozmawiać. Ten ktoś mnie absolutnie akceptuje, szanuje moje myśli, moje uczucia. To jest właśnie być pokonanym przez miłość. Właśnie miłość powoduje, że tak się dzieje. Inaczej by tak nie było. Zauważcie, że właśnie między innymi w Księdze Pieśni nad Pieśniami jest napisane, w jego cieniu pragnę odpocząć. Ja pragnę pozostać gdzieś w bezpieczeństwie mojego partnera. A w końcu przechodzimy do czwartej myśli, aby iść dalej szybko. Czwarta myśl mówi o tym, że gdy stwarzamy warunki i miłość nas ciągle pokonuje i pokonuje,
to dochodzimy do takiego momentu, który nazwany jest właśnie w Pieśni nad Pieśniami, że my w pewnym momencie dojrzewamy w miłości, że aż stajemy się chorzy z miłości. Wiecie, kiedy ja to obserwuję? Jestem na wielu pogrzebach i najbardziej widzę to, czy ludzie się kochali, czy nie, i czy byli chorzy z miłości, czy nie, kiedy widzę, co się dzieje na pogrzebach. Kiedy odchodzi mąż albo żona, powiem wam, że nieraz było mi bardzo przykro i smutno, kiedy widziałam, że reakcje partnera były takie, jakby był szczęśliwy, że ktoś odszedł. Ale o wiele więcej mam takich sytuacji. Nawet mam jedną historię z jednego zboru. 5 lat temu umarł mąż jednej siostry. I wiecie, że ona do dzisiaj ciągle o nim mówi. Mówi, tak mi go brakuje. Ja po prostu go kocham cały czas. Nie ma go ze mną. Wiecie, jak to, dlaczego Salomon tak to wyraził? Mówi, bo to jest nic innego jak choroba miłości. Po prostu być absolutnie przejęty obecnością drugiej osoby i aż pozwolić sobie na to, aby miłość totalnie mnie pokonała, abym ciągle był zauroczony drugą osobą. Kolejna rzecz, o której właśnie w tej Pieśni nad Pieśniami jest napisane, to jest myśl, która mówi, że kiedy człowiek ma ten komfort, to bezpieczeństwo, tą pełną akceptację, kiedy umie cieszyć się drugim partnerem i kiedy pozwala Duchowi Świętemu, aby ta miłość spowodowała u niego chorobę miłości, to wtedy jest napisane w 2 rozdziale, wierszu 16. Następuje całkowite oddanie się sobie, zatopienie w sobie całym sobą i mówi wtedy, mój Ci jest mój miły, a ja jestem Jego. To jest takie przeświadczenie. On jest mój. Jeśli miłość zwycięża, jeśli jesteśmy pokonani, to w sercu człowieka rodzi się taka myśl, on jest mój, ona jest moja. Jest tak czy nie? Było coś takiego? Jest tak w związkach ludzi? Czy ludzie umieją tak myśleć i mówić? Powiem wam, to jest życie właśnie człowieka, który chodzi i pozwala, aby miłość pokonywała ciągle nasze wnętrze, nasz egoizm, tę wielkiej walce, wielkiego boju. Miłość chce zwyciężać. A później w końcu jest ten 6 element, właśnie o którym również Pieśń nad Pieśniami mówi. To mówi tak. Trwanie w miłości powoduje nieustanne pragnienia pozostania z tą osobą na zawsze. I właśnie to jest to. Dojrzewanie miłości, poddawanie się miłości powoduje, że ludzie mówią na zawsze. I powiem wam nieraz, gdy słucham ślubowania młodych ludzi, to zastanawiam się, na ile oni są świadomi tego, że to jest na zawsze, że to jest ten długi okres. Dopiero życie powoduje, że kiedy naprawdę zachorujemy z miłości, to ta świadomość bycia na zawsze staje się czymś pięknym. Salomon napisał to tak w 3 rozdziale, wierszu 4. Znalazłam tego, którego kocha dusza moja. Uchwyciłam go i nie puszczę. Widzicie? To jest właśnie poddawanie się miłości. Nie puszczę. Umiłowała go moja dusza. Gdy dzisiaj spoglądacie na związki, na wasze życie, na życie ludzi, którzy są wokoło was, zauważcie, ile nieraz dzieje się niepotrzebnych sytuacji, trudnych, smutnych, tylko dlatego, że miłość nie pokonuje nas. Ale gdy miłość pokonuje, to rodzi się coś, co jest niesamowite. I jeszcze może jedna myśl wynikająca z tej Pieśni nad Pieśniami, zapisana w 6 rozdziale, wierszu 10. Na samym początku wspomniałem wam o tym, że ludzie, którzy szczególnie młodzi, potrafią adorować drugą osobę. Ale Salomon pokazuje nam coś jeszcze, że mimo upływu lat, ta adoracja jest ciągle aktualna. Przeczytam wam ten tekst, to jest 6 rozdział, wiersz 10. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne? Po latach. Ona teraz już jest bardziej dojrzała, on tak samo. Dzisiaj dalej jaśnieje jak zorza poranna, kiedy jest, życie się chyli, ale on i ona jest jak piękne słońce, które wschodzi. Wiecie, dlaczego to jest tak istotne?
Właśnie dzisiaj Boży Kościół na tej ziemi potrzebuje poddania się Bożej miłości. I powiem wam, to nie tylko chodzi o życie rodzinne, to chodzi o życie ludzi na tej ziemi. Ponieważ sednem istnienia Boga i człowieka było to, że kiedy Bóg stworzył człowieka, to On stworzył go na swój obraz i podobieństwo. A to oznacza, że człowiek miał w sobie miłość jako dar. To oznacza, że był taki jak Bóg, a Bóg jest miłością. Stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę, aby nigdy miłość nie przestała być w ich sercach. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, wierszu 7-12, jest napisane tak. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Zauważcie, jak Jan łączy to, co to jest miłość, łączy to z życiem duchowym. To dopiero Bóg może tą miłość ukształtować w taki sposób, że będziemy się jej poddawać. On wyeliminuje to, co jest złe, ten egoizm. Kto nie miłuje bowiem, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. I teraz umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i my winniśmy się nawzajem miłować. Zauważcie, tak naprawdę zwycięstwo miłości, pokonani przez miłość, to pokonani przez Bożą łaskę, to pokonani przez Chrystusa, to pokonani przez zbawiający cud tego, co Bóg dokonał dla człowieka. Dlatego dzisiaj jedynie ludzie, którzy mają bliskie relacje z Bogiem, mogą mieć bliskie relacje z sobą. Dzisiaj Kościół może być Kościołem miłującym się. Dzisiaj związki mogą być Kościołem miłującym się, ale jest tylko jeden warunek, kiedy twoje życie wypełnione będzie oddaniem się dla Niego, bo On cię umiłował, aby tą miłość była w tobie, abyś mógł kochać tak jak On. Bóg jest miłością. I ostatnie fragmenty mówią tak. Boga nigdy nie widział, ale jeżeli się nawzajem miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Nie możemy widzieć Boga, ale możemy objawiać Boga. A właśnie objawianie Boga to kochanie, poddawanie się pod zwycięstwo miłości. Zatem, wiecie, może być tak, że życie w związku może być szczęśliwe i to zwycięstwo miłości może być widoczne w tym wielkim boju. Ale powiem wam coś takiego, że mogą ludzie być tacy jak oni, przeżyć nieraz 50, a więcej lat, ale tak naprawdę po tylu latach mogą być nieszczęśliwymi ludźmi, zgorzkniałymi, oziębłymi, obojętnymi, obcymi i zniechęconymi. Jest też i tak. Przecież nie po to się zawiera związek, żeby tak było. Ale powiem wam, że gdy grzech i diabeł robi wszystko, aby zniszczyć. I nawet gdy myślę tutaj o Mateuszu i jego małżonce, o tym, jak oni niedawno zawali związek małżeński, oni dobrze wiedzą, że muszą pielęgnować to i muszą być pokonani przez miłość. Tak samo oni muszą wiedzieć, że dalej muszą być pokonywani przez miłość. Wiecie, czemu się dziwię? Dziwię się, że nieraz ludzie po nieraz 40-50 latach małżeństwa mówią, my musimy się rozstać. Spotkałem takie historie. Nie musi tak być, ponieważ w tym samym Pieśni nad Pieśniami w 5 rozdziale, wierszu 1 jest napisane: pijcie i upijcie się miłością. Zauważyliście, jakie to jest głębokie? Upijcie się miłością. Dlaczego Biblia chce pokazać, że miłość jest tak ważna, że można się nawet, powinno się nawet nią upijać? Dlaczego? Co jest w tej miłości takiego? Miłość stwarza najlepsze warunki do rozwoju najbardziej wspaniałej jednostki, jaką Bóg stworzył na ziemi, to jest człowieka. Bez miłości nie ma możliwości. Wiecie, co apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał w 13 rozdziale? On opisał miłość
I on zaczyna w tak niesamowity sposób. Mówi, miłość jest cierpliwa. A co to jest cierpliwość tak naprawdę? Co to jest cierpliwość? Cierpliwy człowiek to ten, który ze spokojem potrafi znosić przeciwności lub przykrości i umie wytrwale czekać. Wiecie, że cierpliwość to jest oznaką ludzi, którzy osiągnęli sukces? Tak, dzisiaj cierpliwość to jest podstawowy element i wytrwałość ludzi, którzy stali się wielkimi, sławnymi, którzy są muzykami, naukowcami, ludzi, którzy zdobyli coś w życiu, tylko przez wytrwałość i przez cierpliwość. Chciałbym zapytać, czy wy to pielęgnowaliście tą cechę między sobą? Potrzebna wam była cierpliwość w ogóle w waszym związku? Tak. Chyba każdy z was wie, o czym mówię. I to jest właśnie dlatego, zauważcie, to jest możliwe, kiedy miłość nas pokonuje, to wtedy my mamy cierpliwość, bo miłość jest taka. Miłość mówi, miłość nie używa takich słów jak na przykład nienawidzę, albo daj mi to za wszelką cenę, szybko, teraz, albo myślisz, że kim ty jesteś. Miłość nie używa takich słów, albo daj mi to. Albo zawsze to robisz, albo nigdy tego nie robisz. Miłość nie używa takich słów, bo miłość jest cierpliwa. Albo miłość nie używa takich słów, daj mi spokój, nie mam czasu. Nie używa, bo miłość jest cierpliwa. Albo wynoś się, wszyscy się na mnie uwzięli. Rozumiecie? Cierpliwość powoduje, że właśnie gdy poddajemy się pod poddaństwo miłości, to ona powoduje, że gdy mówię do mojego partnera kocham, to ja mówię, ja chcę być wobec ciebie cierpliwy. A partner mówi, ja kocham i też chcę być wobec ciebie cierpliwy. A później Paweł, można by tu wiele myśli wyrażać, ale na przykład mówi tak, miłość jest dobrotliwa. Jesteś dobrotliwy, gdy mówisz kocham. Co to jest dobroć? Nie będę tego rozwijał, bo to jest chyba zbyt oczywiste. Ale na przykład miłość nie zazdrości. Co to znaczy? Przeciwieństwem zazdrości jest podziw i zaufanie. Bo zazdrość jest zaborcza, niszczy. Niszczy. Ja chcę dla siebie, ale jak nie zazdrości, to ciągle podziwia i obdarza pełnym zaufaniem partnera. Ja ci ufam, ja cię kocham. Ja tak bardzo cię kocham, że chciałbym, abyś ty albo ona, abyś zawsze była dla mnie i tylko dla mnie, ale masz wolną wolę. Bóg tak kocha, zauważyliście? A nawet gdy jest napisane, że on zazdrości, to jest to wyrażone w taki sposób, że on zazdrości w miłości, nie zniewalając człowieka, ale mówiąc, chciałbym, żebyś był mój zawsze. To jest coś, co jest tak cudowne, tak piękne. A później Paweł mówi, miłość nie jest chełpliwa, czyli zarozumiała, samochwalcza, pyszałkowata, przemądrzała. Nie jest. Dlatego ona stwarza grunt pod to, żeby małżeństwo mogło przetrwać. Bo jeśli nie ma poddaństwa miłości, jeśli miłość nie pokonuje, to nie ma takich cech. Nie ma, bo nie mogą być. Bo z grzesznej natury one nie mogą być ukształtowane. Tylko przez Bożą łaskę. I w końcu jest takie wyrażenie, które mi się bardzo podoba. To jest wyrażenie, mówi, że miłość się nie nadyma. Nie wiem, jak rozumiecie słowo nadyma. Nadyma. Kiedyś przeczytałem, bo byłem zainteresowany, jak słownik o tym mówi. Przeczytałem to sobie w słowniku i napisane jest tak. Wciągnąć powietrze, wypełniając w nim policzki. Przybrać kształt wypukły pod naporem powietrza. Rozumiecie, co to znaczy? Że miłość się nie nadyma. A jak to jest to nadymanie w związkach nieraz albo w relacjach międzyludzkich? Prawda? My staramy się zdominować, być kimś. Miłość taka nie jest. Dlatego to życie, kiedy poddajemy się miłości, kiedy ona zwycięża, powoduje, że my jako ludzie czujemy się dobrze. Bo ja wiem, że mój partner nigdy w taki sposób nie będzie się zachowywał. Dalej jest napisane, nie przystępuje nieprzystojnie. Czyli jesteś przyzwoity, masz dobre obyczaje. Jesteś kimś wartościowym. Zachowuje się tak w związku. Albo też to bardzo cenna myśl, nie szuka swego. No tak, czyli nie szuka w związku korzyści własnych, ale dba o dobro drugiego człowieka.
Wiem, o czym mówię i wy też wiecie, o czym mówię. I wiecie o tym, jak często diabeł próbuje zniszczyć nasze związki właśnie na tym punkcie. Nie szuka swego. Ileż to racji nieraz powoduje walka o rację, o to, żeby zdominować. Ale miłość taka nie jest. Widzicie, dlatego ten tytuł tego kazania, że pokonani przez miłość. Pokonani przez miłość. To są ludzie, którzy mają siłę, aby iść przez to życie i manifestować, że warto poddać się miłości. Jest jeszcze wiele innych myśli w tym właśnie liście Pawła, który mówi, że miłość się nie unosi, nie myśli nic złego, czyli nie pamięta złego, nie wypomina popełnionych błędów, nie raduje się z niesprawiedliwości, raduje się z prawdy, czyli nie cieszy się z krzywdy i niepowodzenia drugiej osoby. Nigdy nie mówi, dobrze ci tak, prawda? Taka jest miłość. Pokonani przez miłość to ludzie, którzy chcą się rozwijać i tylko wzrastać. Ludzie pokonani przez miłość są pięknymi obrazami chodzącego Boga po ziemi. To ludzie, którzy rozsiewają dobro i tylko dobro. Przeczytałem takie zdanie niedawno mówiące o tym, jak Bóg patrzy na nasze życie. Mówi tak, u Boga, gdy Bóg się przygląda ludziom, to wcale nie liczy się ile czego, co kto zrobił, ale ile było w tym miłości. I później napisane było tak, bo miłość czyni dobro, dobro i tylko dobro. Widzicie? Bóg chciał taki świat, a my, jako Jego słudzy, możemy ten świat tworzyć. A wiecie, gdzie możemy go rozpocząć tworzyć? Od najmniejszej komórki, jaką jest małżeństwo, pokonani przez miłość. Trzeba naprawdę pozwolić Bogu, aby zniszczył w nas ten próżny egoizm, który najwięcej krzywdy wyrządza. Aby tak kochać, trzeba umieć upokorzyć się przed drugim człowiekiem, przed moją żoną, przed moim mężem. Trzeba umieć powiedzieć, wiesz, wybacz, ja nie jestem taki, ale chcę, aby Bóg zmieniał moje życie. To nie ja zmienię partnera, to on musi chcieć przez Bożą łaskę się zmieniać. To jest właśnie miłość. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Jeśli wszystko zakrywasz, wszystkiemu wierzysz i wszystkiego się spodziewasz, to znaczy, że kochasz. Bo inaczej to nie jest miłość. I w końcu ostatnia myśl. Miłość nigdy nie ustaje. Jeśli więc naprawdę kochasz, to nigdy nie przestaniesz kochać. Jeśli naprawdę kochasz, to nie jest to możliwe, abyś przestał kochać. Dlatego w Pieśni nad Pieśniami w 8 rozdziale i wierszu 6 jest napisane: miłość jest mocna jak śmierć. A później w Starym Testamencie jest napisane: wzgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak tym, przed którym zakrywa się twarz, lecz on nosił nasze choroby, nasze cierpienia wziął na siebie. Zraniony był za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Pan dotknął jego karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Wiecie, że jest napisane, że nie ma większej miłości nad te, jak gdy kto życie potrafi oddać za drugiego człowieka. Nieraz zastanawiam się, nieraz tak myślę sobie, czy byłbym gotowy oddać życie za moją żonę? Nieraz myślę nad tym. Wiecie, i kiedy ludzie w małżeństwach tak myślą, to ciągle dostrzegają, że coraz więcej muszą dążyć do miłości. Bo największa miłość jest taka, kiedy bierzesz cierpienia i trudności drugiego człowieka na siebie i niesiesz je razem z partnerem. Gdyby nie nieśli takich ciężarów razem, nie byłoby ich tu dzisiaj z nami. Nie byłoby. Chcę wam życzyć, abyście spoglądając na Boga rozumieli, że Jego pragnieniem jest, abyśmy zawsze byli pokonani przez miłość. Nie bójcie się być pokonanymi w tej jednej rzeczy.
Nie pozwólcie sobie na to, aby grzech was pokonał, ale pozwólcie sobie na to, aby miłość pokonała nas każdego dnia. Kiedy przychodzą myśli, reakcje, emocje, kiedy wszystko dzieje się nie tak, jak powinno, klepadnijcie na swoje kolana i proście, powiedz: Boże, ja chcę, abyś pokonał mnie, bo Ty jesteś miłością. Pokonaj mnie. Ten Paweł, kiedy kończył swój list, napisał: bo cząstkowa jest nasza wiedza, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. A Salomon mówi: wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? To jest właśnie ten czas, żeby każdy w swoim umyśle mógł odpowiedzieć sam w sobie na pytanie, czy zasługuje na pogardę. Bo tam było napisane: gdybym oddał całe mienie, to czy zasługuje na pogardę? Kim jestem? Dlaczego jestem tym, kim jestem? Czy jestem już tym, kim powinienem być? Czy Boża miłość dotyka mojego serca? Chcę wam życzyć, aby Jezus Chrystus dominował was, abyście każdego dnia rozumieli, co to znaczy być zbawionym, co to znaczy być dzieckiem Bożym, i abyście każdego dnia tą waszą relację z Bogiem przenosili na wasze więzi, tu w Kościele, a także na wasze rodziny, na waszych bliskich, na waszych znajomych. Bo tylko miłość może spowodować, że życie wasze będzie miało więcej wartości. Bądźcie doskonali w miłości. Amen.